Jest ładny. No, w końcu. No, będzie ładny ogon. Coś pięknego. Cześć, witajcie na kanale Wędkuj z Bigfootem. Po raz kolejny korzystam z uroków naszej pięknej polskiej zimy. Czekałem na to ponad 2 lata. No i w końcu jest, dlatego teraz tydzień w tydzień jestem na lodzie. No i walczę o to, żeby złowić w końcu tego 30-taka. A nie, zaraz. Tydzień temu tutaj byłem i właśnie chyba udało się złowić 30-taka. A zresztą sami zobaczcie. Jest, jest ładniejszy. Jest ładny. Olgor. No, w końcu. Zobaczcie tą rybę. Przepiękny. Chyba moja życiówka z lotu. Trzydziesteczka. No tak jak widzieliście, udało się złowić tą upragnioną 30-kę. Tylko jedna spadła, no ale dzień jak najbardziej udany. Tylko że wtedy było naprawdę mega zimno. Był siarczysty mróz, gigantyczny wiatr. Teraz też wieje, na pewno to słyszycie. Natomiast wtedy okoń, którego złowiłem, zamarzł po 5 sekundach. Naprawdę było mega zimno i ciężko było nagrywać. Dlatego dzisiaj dopiero zobaczyliście tą rybę. Dobra, koniec gadania. Bierzemy się za łowienie. Jest. Nie wiem co, pewno płotka. No konia to nie wygląda. O, jest płoteczka. A nie, okonek jednak. Okonek malutki. Ale pierwszy. Nie chcę wziąć na blaszkę. Spróbuję na marmyszkę. Aha, czyli teraz jak chcę spróbować, to on już idzie gdzieś sobie. On się pojawi. Zobaczymy. Może tak źle nie będzie. Jest. Jest ładna ryba. Jest ładna ryba. Jest ładna ryba. Udało się wyjąć przetwornik. No, na tej wędeczce coś pięknego. Słyszycie to? Na blaszkę nie chciały, w końcu wziął na mormychę. No, będzie ładny okoń. By się go udało wyjąć. Ale ta wędka się gnie. Moja nowa wędeczka. Feather Ice od Mikado. Jest. O, jest! Wypił się w dziurze, zobaczcie. No. No, piękny. Cudowny. No, taki pod 30. Pod 30. Jest. Drugi okoń dzisiaj. Na blachę nie chciały, to w końcu skusiłem go na mormyszkę. Widzieliście, jak to jakiego, no masakra po prostu. Pierwszy raz nim łowię. Nie, w sumie już drugi raz. No ale pierwszy raz taka ryba. Zmierz mi ile ma na szybkości. Tu jest 0. Cyk, 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 cyk. No, 29. I pół. No nie no, on tak walczył, że on trochę wypłoszył tu chyba. Może trzeba zanęcić blachą. Nowa dziura. Zaczynamy od blaszki, chociaż w tej dziurze to jest jakiś Armagedon, nie wiem co tu się dzieje. I zielska sporo. Tak się wydaje i mnóstwo jest też drobnicy.
No może Ox też jakiś siedzi. Może być. Jest. Jest. Jest to koń, super. Hehehe, na blachę. Dobra. Ten nieduży. Ale jednak na blaszkę też biorą. No na tej wędce to zupełnie inaczej się łowi. To też nowy kijek, nowy kołowrotek. To w sumie jest wędka, którą wziąłem pod łowienie leszczy, bo to jest Whitefish Ice LK. Do tego Norti setka. Wędka 70 cm. Bez kiwoka, ale ja sobie jakoś tutaj go zamontowałem. Pierwsza ryba wyjęta. No ten kijek to już wiem, że mi się spodoba. Już mi się spodobał. Pięknie amortyzuje zrywy ryby. O, chyba kolejny okoń się podniósł. Jest. Ale też taki nieduży. O, jeszcze mniejszy. Ale szybko, sprawnie się wyciąga te ryby. Żyłka 10, taka w sam raz, chyba pod blaszkiem mogła być 12. Opa. O, nie chcę uciec. Dobra, tutaj. Także drobnicy mam tu multum, ale w końcu okonie biorą na blaszkę. To coś pięknego. Tylko jakby większa trochę by była. Jeden był. I jest kolejny, tylko opuściłem blachę. A nie. Taki okoń. Właśnie mówiłem, że jest dużo zielska. Aj, było branie. Właśnie to jest magia nowej dziury. Było branie, jest ryba. No nie. Na pół palca Bigfoota. Mistrz. Także to jest najmniejszy okoń świata. Dobra, tego chyba puszczę do tej dziury. Jest przesany. Nie wiedziałem, że jest na wędce w ogóle. To jest najlepsze. No, dzisiejsze warunki również są bardzo ciężkie. Pomimo tego, że pogoda jest naprawdę fajna, no ten wiatr troszeczkę tutaj utrudnia sprawę. Natomiast jest zdecydowanie cieplej. No i uwaga, w końcu mam rękawiczki. Ło! Takie magnety. Hyc. Także dzisiaj na pewno nie zmarznę. Jest cieplej, mam rękawiczki. Łowi się tak średnio, ale myślę, że się do tego przyzwyczaję. W końcu nie będę miał tych czerwonych łap. No i się po prostu nie przeziębię. Dobra, koniec tego gadania, trzeba łowić. Pojawiły się ryby. Jest! Ale ładne branie było. Jest w końcu lepsza ryba. Jest lepszy okoń. Ło, ładny jest. Czy to okoń? Nie, szczupak. Szczupak, mały szczupak. Ach. Ach. Jak widzicie, trafiały się również szczupaki. Tak jak ten i krusek. Dobra, puszczamy go szybko. Bye bye. No bardzo wysoko podbiłem blaszkę. No i zobaczyłem, że się pojawiła ryba. No już po walce coś było nie tak. Niemniej jednak nie ma okonia. No ale jest kolejny drapieżnik szczupak, chociaż go poczułem trochę na kiju. Łowimy dalej. Cały sprzęt w śniegu, to zamarza później. No tak to jest, jak się rzuca wędkę w śnieg. Co, może teraz okonia jakiegoś złowił? Już dawno nie było. Dobrze, że w ogóle jakaś ryba się pojawiła. Przez dłuższy czas nic. O, pojawiły się ryby. Chociaż w większości to chyba drobnica. No, ale może jakiś oksik. Zobaczymy. No dzisiaj te ryby ewidentnie nie żerują. Przeje naprawdę mocno w pi.
a i tak nie zawsze wezmą. Podpłynie, obejrzy sobie z jednej, z drugiej strony i kładzie się na dno. O, ładnie ryba się podniosła. Uderzy. Jest! Jest okoń. Okonek, ale jest. Dobrze, w końcu. Po naprawdę długiej przerwy. Wiecie co? Odkąd złowiłem tego szczupaka, kompletnie nic nie bierze. A nie, sorry, złowiłem jednego okonka na blaszkę. Poza tym podniosły się jeszcze dwa duże okonie. No i zaczął wiać naprawdę bardzo, bardzo duży, przykry i zimny wiatr. Kompletnie nic się nie dzieje. Dobra, jeszcze godzinę czasu walczę i zawijam się do chaty. Oby udało się coś jeszcze złowić. Jest! Jest! W końcu, po takiej przerwy dłużej. No, gigant to nie jest, ale jest w końcu okoń. Już naprawdę ciężko. Wrzucałem go do dziury, z której nic nie było. Szkoda, że tylko te małe są takie zdecydowane, no. A duże podchodzą i jaja sobie ze mnie robią. Sok. Jest! Myślę, są okonie i jest. O Jezu. Coraz mniejsze biorą. Nie wiem, co tu się stało. No dobrze, pora kończyć dzisiejsze łowienie. Oczywiście na sam koniec pojawiło się słoneczko. Zrobiło się jeszcze przyjemniej. Chociaż ten wiatr troszeczkę jest uciążliwy, no ale jest naprawdę dzisiaj ciepło, fajnie. No jedynie tylko ryby. Trochę grymasiły. Oczywiście udało się złowić przepięknego konia. Jeden uciekł, jeszcze szczupaczek się trafił. A jednak to słońce zachodzi. Mniejsza. Jeżeli Wam się podobało, to standardowo zostawcie pierdoły, czyli lajka, komentarz oraz subskrypcję. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.